Ponad 300 osób wzięło udział w sobotnim, trzecim powiatowym marszu Tropem Wilczym poświęconym upamiętnieniu żołnierzy wyklętych. Uczestnicy wyruszyli z placu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich przy ulicy Staszica. Zanim jeszcze grupa piechurów wystartowała spod budynku szkoły, starosta konecki Grzegorz Piec wygłosił przemówienie, w którym podkreślił, że owe wydarzenie to również symbol wsparcia dla Ukrainy. Tuż przed oficjalnym startem odśpiewany został wspólnie hymn narodowy. Następnie starosta konecki Grzegorz Piec powitał uczestników i podkreślił, jak wyjątkowe jest tegoroczne wydarzenie. Dzisiejszy marsz jest symboliczny. Jest marszem, kiedy w zeszłym roku nikt by się nie spodziewał, że taka sytuacja będzie miała miejsce, a w tym roku się okazuje, że o wolność trzeba walczyć. Nasi sąsiedzi Ukraińcy, naród ukraiński został zaatakowany przez Putina, czyli następcę Stalina. I moi drodzy, ten symboliczny marsz też niech będzie naszym wkładem w wsparcie narodu ukraińskiego, który podjął walkę i walczy nie tylko o własną wolność, ale o wolność całej Europy. Podobnie jak w zeszłym roku, trasa marszu wyniosła około 4 kilometrów. Będzie wieść w kierunku północnym, dawną ulicą Wjazdową. Przechodzimy przejściem dla pieszych przez obwodnicę. Potem kierujemy się drogami polnymi obok Lasku Gawroniec, miejsca, gdzie wykonano zamach na oprawcę hitlerowskiego Fittinga, a dowódcą grupy był Stanisław Zasada Wrzos, też bohater, który zginął, może nie zginął, bo został aresztowany przez Sowietów. Tego typu wydarzenia są dla powiatu koneckiego niezwykle ważne. Rozwijają bowiem postawy patriotyczne oraz uświadamiają nie tylko młodzież, jak ważna jest znajomość historii Polski oraz ludzi, którzy w czasach wojny i nie tylko walczyli i walczą nadal za wolność i niepodległość swojego kraju. My, jak Państwo zauważyli, od samego początku stawiamy na wychowanie patriotyczne młodzieży, różnego rodzaju rajdy patriotyczne, konkursy w szkołach. Dzisiejsza trzecia edycja rajdu żołnierzy wyklętych oczywiście jest poświęcona wszystkim tym żołnierzom, którzy walczyli podczas II wojny światowej, po II wojnie światowej, dla których po 1945 roku nie zakończyła się wojna, wręcz przeciwnie. Marsz Tropem Wilczym został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe oraz Wszechnicę Konecką, natomiast partnerami wydarzenia byli Stowarzyszenie Imperaktiv, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich, Stowarzyszenie Aktywny Ćmińsk oraz Jednostki Strzeleckie 2026 i 2160, a także uczniowie z klas mundurowych ZDZ i ZSP nr 1 w Końskich. Wśród licznie przybyłych mieszkańców znalazło się wiele młodych osób. Przyszedłem na ten rajd, ponieważ myślę, że jest to bardzo ciekawe historycznie i jeżeli ktoś się tym ciekawi, może poznać historię Końskich i okolic. No jak pisali ogłoszenie, no to się zgłosiłam. A w zeszłym roku też brałaś udział w poprzednich latach ogólnie? Nie, dzisiaj jest mój pierwszy raz. Dla uczestników przygotowane zostały pamiątki okolicznościowe, wystawa przedstawiająca żołnierzy wyklętych z terenu ziemi koneckiej, czy specjalne wydanie gońca zawierającego historię żołnierzy wyklętych. Ponadto po powrocie do placówki miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu historycznego Skoki po wolność, który odbył się w ramach 80. rocznicy powołania Armii Krajowej. Zwyciężczynią została Martyna Kot ze Szkoły Podstawowej imieni Jana Pawła II w Gowarczowie, a listę pozostałych nagrodzonych znajdziecie Państwo w naszym portalu tkn24.pl. Patronami honorowymi tegorocznego trzeciego marszu Tropem Wilczym są szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz Instytut Pamięci Narodowej.